Doesn't it look too pornographic now? No. Tak? Zaczynamy? Dobra, Wiktorowi? Tak. A girl. The experience we're having here, living in Wrocław as a gay couple, it's quite surprising, I must say. Bardzo lubimy Wrocław, bo czujemy się tu bezpiecznie i nie czujemy jakiejś nienawiści albo jakichś krzywych spojrzeń. Wrocław has been very good to us. Możemy tu chodzić za rękę i zachowywać się jak każda inna para. We walk hand in hand throughout the streets of Wrocław, or we, when we go to a park, we would lay down and be just very natural with one another, and also with showing affection to each other. What we'd get back is also like smiles. Niejednokrotnie widziałam pary o innej orientacji chodzące przez ulicę i było to bardzo ciepłe uczucie. There was this one girl who saw us together, they would be like, oh, I love you. Yes. Miło jest, jak sobie taka para stanie naprzeciwko siebie z inną parą i po prostu aż się patrzy na tą parę, ja para się uśmiecha. Po prostu nie znamy się, ale się uśmiechamy do siebie, bo to aż miło spotkać. This is Eloy. That's Oiko. To jest Gosia. A to Zuza. That one here is Lola. I pokażemy wam dzisiaj Wrocław, nasze kochane miasto. So join us on a lovely sunny day in Wrocław. Pokażemy wam nasze ulubione miejsca i te, do których mamy szczególny sentyment. And we're very happy to show you around our city. Więc zapraszamy was na wycieczkę. Idziemy. We Wrocławiu znajdziemy dużo concept store'ów, czyli miejsc, w których możemy kupić różne dodatki, różne handmade'owe rzeczy od lokalnych wrocławskich projektantów. Jednym z ciekawszych concept store'ów w Wrocławiu jest Natura Rzeczy. Jesteśmy właśnie w niej. My kochamy tutaj kupować prezenty dla bliskich znajomych, dla rodziny. My sobie lubimy kupować te prezenty i też same sobie taki mały prezent sprawić. Bo znajdziemy tu tyle ręcznie robionych, po prostu z sercem i pasją dodatków. Makramy, lasy w słoiku, świece sojowe, plakaty, pocztówki. Naprawdę, wystarczy wejść i pooglądać, co mają. Dając ten prezent komuś, też bardzo, bardzo lubimy patrzeć na ich reakcje, bo to jest po prostu najlepsze. Ta radość to jest naszą radością i my to bardzo lubimy. Wchodząc tu nawet niekoniecznie wiesz, czego szukasz. Po prostu każdy z tych przedmiotów jest tak inspirujący, tak ciekawy, że na pewno znajdzie się coś dla kogoś. Wszystko tworzone jest tu z miłości i z pasji i widać to w tych produktach. Chce się mieć wszystko, naprawdę. Właśnie odkryliśmy bardzo piękną rzecz, której wcześniej tu nie widziałam. Jest to talerzyk z listkiem i orzem bojapońskiego, bo jakoś często się trafia, że jak chodzimy na spacery albo gdzieś podróżujemy, to wszędzie leżą te listki i chciałbyśmy sobie go wytatuować niedługo jako taki właśnie symbol nas. We're in Oda. The background noise is a kitchen. They're cleaning after the wonderful breakfast we just had here. Oda is a wonderful place to come for breakfast because it's a very unique concept. It's run by four friends that started it around a year ago. A place where friendship is one of the core values. Nice place to hang out, have a very laid-back dinner. And also what is nice here, that it's like off the main tourist roads. So like once you get here, you can feel like a Wrocławianin. You can really feel the amount of love they put into the food they do here. It's lovely. Jesteśmy w pracowni artystycznej Food Think Tank, która służy też jako kawiarnia i ostrzenie noży. Jest to miejsce z super kawą dla wszystkich. Są tu mile widziane zwierzęta, chłopaki, dziewczyny, rośliny, wszyscy. Przychodzimy tu zwykle, żeby wychillować. Jest to naprawdę tak przyjazna atmosfera, że czuję się, jakbym była dalej w domu.
Jest też tak kameralnie, że nigdy ludzie nie krzyczą, nie ma takiego tłoku, tylko naprawdę tak chillowo sobie siedzisz i nawet się niczym nie przejmujesz. Jest parę ciast do wyboru, są kawy parzone metodami alternatywnymi. Nie wszędzie wybierz Chemex. No tak. Myślę, że warto odwiedzić to miejsce o każdej porze, chociaż ja szczególnie lubię przychodzić tu popołudniami, kiedy złote słońce wpada przez okna. Możecie kupić tu dużo prac lokalnych artystów, ilustracje, ceramikę, świece sojowe, a nawet naostrzyć swoje noże. Mają tu maszynę do ostrzenia noży i wydaje mi się, że to nie jest już taka usługa, którą często można spotkać. Figa, czyli ten super piesek. Zwykle jak tu przychodzę, więcej uwagi zwracam na pieska niż na osoby towarzyszące. Tak, jestem zaniedbywana. Ale się nie gniewam. Figusia, nie odchodź, kochanie! To bardzo dobre miejsce na pierwszą randkę, bo jeśli zdarzy wam się nerwowa sytuacja, to zawsze możecie się tu wypsikać perfumami albo dezodorantem. Yeah, we're at Rozrusznik. The moment you come in, as if you were among friends. It's hard to pronounce for me, though. Rozrusznik? Yeah, yeah, good one. It's a cafe. One of the best, probably, in Wrocław, to be honest. An important place for, like, a daily life, you know? Like, it's obvious that when we meet up for coffee, we go to Rozrusznik also. Like, when we wake up, it's like the coffee we drink at home is coffee from Rozrusznik, you know? Rozrusznik is a water for our, like, plant of that relationship as well. Exactly. We can eat here, for instance, those very tasty cakes. We have already tried them up before, and they are our favorite, right? Yeah. Possibly one of those very few places in Wrocław where you can get the highest quality coffee, because the owners are pros and coffee lovers. Dogs friendly, so sometimes you'll see more dogs than people in the cafe. And of course, Lola is already a well-known persona in Rozrusznik, and she even has her own nickname here. Dorota, who's the owner, calls her Jolka. Very LGBTQI friendly, and it's people's friendly. I don't know, what can I add to that? Jedno z mniej znanych miejsc we Wrocławiu. Jest to miejsce całkowicie schowane. Normalnie by to było ciemne miejsce, do którego byś nie wszedł, bo byś się bał. A teraz mi się wydaje, że nikt się tego nie boi. Którędy? Tam. Bardzo nietypowe podwórko, gdyż cały poziom parteru wypełniony jest kolorowymi muralami. Jesteśmy wewnątrz blokowiska, z zewnątrz ich nie widać. I co ciekawe, w większości były one malowane przez mieszkańców, którzy właśnie tutaj na co dzień przebywają. Nawet czujemy zapach jakiejś pomidorowej, którą sobie ktoś robi na obiadek. To taki fajny smaczek na przykład spacer czy randkę, przejść się po ciekawszym miejscu, obejrzeć malunki, bo każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są motywy roślinne, postacie z jakichś kreskówek, ryby, zwierzęta. Portrety mieszkańców. Niektóre z nich to kopie obrazów Fridy Kahlo, Van Gogha. Niektóre z nich to infografiki przedstawiające ważne kobiety w historii. Gruby piesek z ceramiki. Nic więcej dodać i ująć. Przepiękny. A tutaj mamy pieska w okienku. Warto zajrzeć w każdy zakamarek, bo murali jest od groma. Wygląda przepięknie. Tu jest bardzo przytulnie. Całe jest kolorowe osiedle. Wygląda to naprawdę intrygująco. Chciałabym tu mieszkać. Taka ukryta gratka może być fajnym smaczkiem dla fanów street artu. Gratka dla fanów selfie, fotografii, żeby się pochwalić takim miejscem, takim pięknym tłem. I zawsze ktoś pewnie napisze, gdzie zrobiłeś to zdjęcie.
Zuzia nie lubi, jak ją obkręcam, ale zawsze to robię, jak jesteśmy na ulicy. Masakra. Jesteśmy teraz przed gmachem Akademii Sztuk Pięknych, na której studiuję. Jest tu piękny bulwar nad Odrą i jest to dla nas szczególne miejsce. Ponieważ tutaj czekałam na Gosię, aż skończy zajęcia, a że Gosia się chyba niczego nie spodziewała w sumie, to jak zobaczyła kwiaty, czyli ja jej kupowałam kwiaty wcześniej, ale załóżmy, to był większy bukiet, już taki porządniejszy, bardziej majętny. I stanęłam z tym kwiatami i zapytałam się, czy Gosia będzie moją dziewczyną. Powiedziała tak i niedawno mieliśmy rocznicę, naszą pierwszą. Możecie tu przejść, pospacerować się, usiąść w trawie, popatrzeć na rzekę. Jakieś randeczki na tenerze. Można się statkiem przepłynąć nawet, jak ktoś ma ochotę. Dużo opcji tutaj jest. Widać stąd przepięknie Odrę. Uwielbiam siedzieć tu, kiedy promienie się od niej odbijają, kiedy naprawdę zapiera to dech w piersiach, jak kolory tańczą na tafli wody. We are in Park Południowy, in the south of the city. And why this place? This place is very special for us, right? Yeah, we've been spending quite a lot of time here together. Our relationship grew up here. Because we were dating here, going for a walk with Lola. And we were spending weekends here, reading some nothing. We are definitely a summer relationship because we met in June, all the sunny months. Every moment we had, we would come to Park Południowy together. This park, let's say, is not very, very big, but it's big enough to relax yourself while you walk. Birds are singing, everything is so calm. And you connect here with the nature, it's like morning meditation. Feel your feet on the ground, look at the sky. Love you! Love you too! I don't know much Spanish, but most of my Spanish is actually dog Spanish at the moment, like busca pelota, sienta, dame. Busca, busca, venga, vamos. Muy bien. Suelta, suelta. Oto Café Planet, oficjalnie tęczowe miejsce, kawiarnia, a pod ziemią klub. Tak, bardzo lubimy tu przychodzić. Rano na kawkę, jakąś herbatkę i wieczorem na jakąś bardziej szaloną imprezę. Na dole kawiarni znajdziemy podziemny klub. Klub, który przyciąga tyle różnorakich ludzi, że naprawdę polecam sprawdzić. Zresztą wystarczy spojrzeć na wszystkie te buzie. Każdy jest ciekawy, każdy jest, czuje się tu wolny i jest po prostu tym, kim się czuje. Café Planet bardzo nam pomogło w zapewnieniu sobie zabawy, jak nie było hachu. To uratowało nas w tym sensie. To miejsce szczególnie wyjątkowe dla osób LGBT+. Polecam przyjść tu wszystkim osobom, które chciałyby napić się piwa w dobrej i queerowej atmosferze. Też warto sprawdzać wydarzenia, bo cyklicznie są tu pokazy drag queen, karaoke czy inne fajne rzeczy. Oto miejsce w pierwszym rzędzie z widokiem na rynek. To jest nasze ulubione miejsce, ponieważ mamy wgląd na wszystko, co dzieje się na zewnątrz. Jeżeli ktoś szuka chłopaka, dziewczyny, myślę, że może spokojnie tutaj przyjść i wypatrywać potencjalną osobę. W
Witam nasza Tattoo Shop, miejsce, w którym pracuję na co dzień. Nasze studio wyróżnia to, że jest nastawione bardzo artystycznie. Każdy z tatuatorów tutaj ma swoje własne wzory, swoje własne kolory, swoich klientów, własny styl. Ja sama zaczęłam pracować tu około 3 miesiące temu i zostałam bardzo cieple przyjęta. Nikt nie zwraca uwagi na to, jakiej jestem orientacji, jakiego jestem wyznania, bo każdy tu jest mile widziany i rozumiany. To bardzo przyjazne miejsce, bardzo dba o ludzi, o atmosferę, która tu panuje. Klimat tutaj jest naprawdę jak w domu. To w sumie było pierwsze studio, do jakiego przyszłam, bo nigdy sama się nie dziarałam. Ci ludzie, ta atmosfera, wyróżnia się to miejsce na tle innych studii tatuażu. W studiu większość tatuatorów to kobiety, więc kiedy wszystkie jesteśmy zgromadzone w dużej sali, czuję takie mocne female power. Myślę, że naprawdę każdy, kto odwiedza to miejsce, wychodzi zadowolony i szczęśliwy, że mógł poznać tak różnorodnych ludzi. Czekamy, aż przyjdziesz i spełnisz swoje marzenia. Dodatkowym smaczkiem jest to, że studio mieści się na ulicy Tęczowej 3. Neony, kultowe miejsce dla Wrocławia. Zostały tutaj zebrane neony z całego Wrocławia, żeby w jednym miejscu nam tu wszystkie świeciły i tworzyły piękną atmosferę. We Wrocławiu praktycznie każdy sklep ma neon. I tutaj właśnie w tym miejscu mamy żywe muzeum neonów czasu PRL-u. Jest to na pewno super gratka dla osób zainteresowanych sztuką, dla osób, które chcą wypić w ciekawej atmosferze. Generalnie bardzo niszowe miejsce. I przede wszystkim jest to miejsce idealne na selfie, na zdjęcia na Instagrama. Okolica jest piękna i na pewno ludzie się zainteresują tą okolicą i zapytają, o, gdzie sobie spotkę zrobiłaś, bo wygląda zajebiście. Warto tu się pokręcić, pójść do baru na piwo. Czasami są też tu organizowane wystawy. Zawsze coś się dzieje. So we're standing in front of Cactus, one of the or the only actually cruising bar in Wrocław. And apparently it's also a very significant place for our relationship. It was here where everything began in a very unconventional way. At the time where we met in Cactus, there was no other club at all in Wrocław. Cactus was the only place where everyone would come out. It was also kind of a place you would come with your friends and just have a drink and dance. Do you want to tell the story of the evening? I was with my friends in another gay-friendly bar called Coffee Planet. And my friend decided to come here. I wasn't very willingly, but I didn't want to go home. And I said, okay, let's go. I was going to the smoker's room. There is a smoker's room in this one. And suddenly I heard my name, like Eloy, and guess who was? Yeah, I knew Eloy's name when we first met because of social media. I was following you on Instagram and maybe we exchanged like a message or two. So when I saw him, it was very easy for me. I don't know also how I remembered it. Like it was kind of like, oh, okay. And then I said, hi, Eloy. And from that day, we began to have a very nice relationship. We found love in a hopeless place, right? Like Cactus behind us. But one has to also grew to like Cactus. It's not like an obvious place. It's like a club adding the extra of a cruising part. It's one of the hangout spots in Wrocław for gay guys. And you know what? You can get lucky. Znajdujemy się teraz w Herbaciarnika 2. Znajduje się ona na rynku. Kiedy jeszcze byliśmy w szafie, to Zuzia zabrała mnie tutaj i
wiecie, mieliśmy takie podchody i można to nazwać taką naszą pierwszą nieoficjalną randką. Tak, obie czułyśmy, że to jest randka, ale obie zgrywałyśmy takie nieogarnięte, że przecież za ty przyjaciółko, nie jest randka w życiu. Polecamy właśnie na Walentynki na przykład. Ciepłe, miłe miejsce. Tak, ciepłe, miła obsługa, przecudowna, dosłownie miejsce idealne. Na zimne wieczory. Żeby wejść do K2, musimy się wspiąć po bardzo wysokich schodach, jakbyśmy wspinali się na górę. Jeśli znajdzie was ochota na właśnie posiedzenie w przyjemnej, ciepłej atmosferze, to jest bardzo fajne miejsce na randkę, na spotkanie towarzyskie. I myślę, że każdy się tu odnajdzie. Jest taki retro vibe, trochę jak górska chatka. Nie polecam pić za dużo, bo potem zejście z góry może okazać się bardzo wymagające. Kino Nowe Horyzonty, przepiękny budynek i przepiękne kino. It's a unique concept for, I believe, entire world. Nie jest typowym, mainstreamowym miejscem, gdzie możemy pójść na popularne amerykańskie produkcje. It's a multiplex cinema playing only art house cinema. So you get like 9 different screens showing top high quality film, if you like that kind of cinema, of course. To kino na pewno wyróżnia to, że jest tu wiele niszowych filmów, niszowych produkcji. Często możecie przyjść na festiwal filmowy z innego kraju. It's a really friendly atmosphere in which you can be among other film lovers and feel very much welcomed. When we think film, we think Nowe Horyzonty. So whenever we go to cinema, we would always come here. It's close to home. It's dogs friendly. It's definitely LGBTQI friendly. You see a lot of other brothers and sisters. That's of course always nice. Mamy jakąś anegdotkę z kina? Że byliśmy na wielu lesbijskich filmach. Te miejsce znamy przede wszystkim z festiwalu LGBT, gdzie przez tydzień puszczają filmy właśnie o tej tematyce. Zaspokaja nasze... To nie, o nie! Głód na... kino pewnego rodzaju. Lesbijskie kino. Na lesbijską miłość w kinie. O nie! Nie to! Raz zabrałam tu nawet moją mamę na festiwal filmów LGBT i pokazałam jej trochę naszego świata, więc myślę, że to też fajna okazja zabrać ludzi z zewnątrz, którzy nie do końca rozumieją takie tematy. Ale oprócz filmów lesbijskich oczywiście są wszystkie inne. Przede wszystkim nie ma tylko festiwalów LGBT, są festiwale np. filmów amerykańskich, filmów z innych krajów Europy, w innych językach. Naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, bo oprócz kina mamy tu też kawiarnię, sklep z plakatami, księgarnię i regularnie zmieniane są tutaj wystawy. Nic, tylko iść i cieszyć oczy. Chyba każda queer osoba była bądź chociażby słyszała o Hachu. Tak, my mamy swój Wrocławiu, powrócił po roku przerwy. Długo, bardzo długo nie było. To najważniejsze, długo go nie było. Nowy lokal Hachu ma 3 sale, w każdej gra zupełnie inna muzyka, więc naprawdę każdy znajdzie tu klimacik dla siebie. I ma piękne wnętrze, odjechane neony i nic tylko wbijać na imprezę. Oczywiście my zabieramy swoje heteroseksualne koleżanki, które też się świetnie bawią i chwalą właśnie Hach za to, że jest taki przyjazny, że nikt nikogo nie klepnie przysłowiowo po dupie po prostu, jak takich niektórych klubach typowych. Były to imprezy na pierwszym roku, czyli w ogóle całkowita nowość, nowe miasto, nowi znajomi, nowe w ogóle otoczenie. I nagle my takie osoby z mojego miasta, gdzie nie było takich imprez LGBT, po prostu te imprezy były taką nowością, że byłyśmy tak zajrany tym wszystkim, że to tak wygląda w wielkim mieście, tak się czują ludzie w wielkim mieście, którzy po prostu są queery, są tutaj wszyscy razem, się wszyscy razem bawią. Hach był miejscem, w którym odkrywałam tak naprawdę siebie, gdzie bawiłam się wśród innych queer osób. Widziałam, że to jednak jest miejsce dla mnie,
że tu są ludzie, którymi jestem zainteresowana, którzy chcą się bawić tak jak ja. Jeśli chodzi o poznawanie osób, to sama raczej nie poznałam nikogo, bo zawsze jednak bardzo chciałam, żeby Zuzia zwróciła na mnie uwagę, więc grała dla mnie jedyną główną rolę na imprezach. Ale fajnie było widzieć, że inni ludzie dobrze się bawią i że nie wstydzą się tego, że dziewczyny tańczyły z dziewczynami, chłopacy z chłopakami, że każdy czuł się tu dobrze i otwarcie z tym, kim jest. Miejsce, które jest przyjazne dla osób LGBT, naprawdę skłania do takiego odkrywania siebie, do dzielenia się z innymi tą radością z tego, kim jesteśmy. So well. What now? Yeah, everything good comes to an end. I to już koniec naszej małej wycieczki. Yeah, that was actually quite personal, wasn't it? It was. But thanks for bearing with us. Mam nadzieję, że się podobało. We hope we encouraged you to come to this city, to visit this one, and maybe we can meet up each other. Yeah. Dziękujemy bardzo, że z nami przeszliście tą drogę. I mam nadzieję, że odwiedzicie Wrocław. Yeah, let us know if you have some other places in other cities that we should check up on our journeys throughout Poland. My już będziemy lecieć na imprezę, przyjaciele nas czekają. See you on the way, we're about to go now for a date. Pa!